Adwent zaczyna się w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla, czyli między 29 listopada a 3 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni, w których 4 zawsze są niedzielami. Adwent jest to czas oczekiwania i przygotowania na przyjście Pana. Rozpoczyna on nowy rok kościelny, nowy rok liturgiczny, a jest pamiątką oczekiwania ludzkości na przyjście Chrystusa Pana. Oczywiście Chrystus już przyszedł, dokonało się to przyjście historyczne, jest z nami, pozostał z nami aż do końca czasów, dlatego my teraz mamy też Go oczekiwać, aby przychodził do nas przez udział we mszy świętej, sakramenty święte, pokutę i Eucharystię, przez modlitwę, przez dobre uczynki. O, po prostu chce do nas przychodzić, ale my musimy też przychodzić do Niego. Adwent jest szczególnym czasem dla chrześcijan. Słowo Adwent pochodzi z łacińskiego słowa Adventus, które oznacza przyjście. Roraty to jest oczekiwanie na Chrystusa razem z Maryją. Matka Boża była tą, która powiedziała Panu Bogu: Fiat, niech mi się stanie. Przyjęła Zbawiciela świata i Go zrodziła dla świata. Światło jest zawsze symbolem Chrystusa, który rozświetla mroki. Światło rozświetla to mroki, te mroki naszej świątyni. Słońce rozświetla mroki tego codziennego życia. Natomiast Chrystus rozświetla mroki naszego serca, naszego wnętrza. Pokazuje nam prawdziwe wartości życia, które zostało nam dane przez Boga. W okresie Adwentu z wyjątkiem niedziel i uroczystości można odprawiać mszę świętą wotywną o Najświętszej Marii Pannie. Ta msza święta w naszym kraju nazywa się tradycyjnie mszą świętą roratnią lub po prostu roratami. Roraty odprawiane są przed wschodem słońca. Oczekujemy również na beatyfikację i kanonizację sługi Bożego Jana Pawła II. On na początku swojego pontyfikatu powiedział: otwórzcie drzwi Chrystusowi, ponieważ te drzwi ludzkich serc, rodzin, społeczeństw całych są ciągle zamknięte. Dlatego postanowiliśmy, że tegorocznym hasłem naszego Adwentu będą właśnie te słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II na początku jego pontyfikatu. Adwent kończy się Wigilią Bożego Narodzenia.